Ja odnoszę takie wrażenie, że przez ostatnich 30 lat sędziowie raczej nie komunikowali się ze społeczeństwem, jedynie za pośrednictwem właśnie orzeczeń. Również sądy wyglądały raczej jak takie zamknięte twierdze, Sąd Najwyższy, Sąd Okręgowy w Poznaniu. I to wszystko zbudowało bariery i te mity, którymi narosło właśnie sądownictwo, że to jest ta zła kasta i tak dalej. Ale od 2 lat sędziowie wychodzą za tych murów, wychodzą z tej wieży z kości słoniowej, komunikują się z obywatelami, jednoczą się z społeczeństwem. I w ten sposób jest budowana więź, jest budowane jakieś takie zrozumienie, czym jest sądownictwo, jak działa wymiar sprawiedliwości, jak są skonstruowane sądy. I to zrozumienie przekłada się też na poczucie, że to jest nasza wspólna wartość, że sądy nie powinny być zależne od jakichś polityków, tylko po prostu powinny być niezawisłe, niezależne i obrona tych sądów jest w interesie zarówno sędziów, wszystkich prawników, jak i po prostu całego społeczeństwa. Dzięki temu, że obywatele naprawdę masowo wyszli na ulicę 2 lata temu i w ponad 200 miastach odbywały się łańcuchy światła, to dało wielką siłę sędziom, prawnikom, którzy teraz opracowują, jak to prawo powinno wyglądać, jak sądownictwo powinno wyglądać. Oraz jest ta wielka debata właśnie tutaj na Kongresie Prawników, jak to powinno wyglądać, co to znaczy niezawisłość, jak bronić tej niezawisłości, jak tworzyć te mechanizmy bezpieczeństwa, żeby w przyszłości właśnie politycy w tak łatwy sposób nie próbowali ingerować w wymiar sprawiedliwości, manipulować i wpływać na wyroki.